Witaj. W tej lekcji opowiem Ci, czym są biblioteki i środowiska programistyczne. Zacznijmy od pojęcia bibliotek. Gdy słyszysz słowo biblioteka, to zapewne kojarzy Ci się ono z miejscem, gdzie gromadzone są głównie książki i magazyny. Książki i magazyny gromadzone są po to, aby móc je udostępniać czytelnikom. Biblioteka programistyczna pełni podobną funkcję. Biblioteka w programowaniu może być nazwana biblioteką programistyczną i jest to plik, który zawiera podprogramy, dane i typy danych, czy też funkcje. Po co potrzebne są biblioteki programistyczne? Otóż biblioteki programistyczne, tak jak już wspomniałam wcześniej, zawierają różne programy, podprogramy, pliki i one są stosowane przez programistów po to, aby ułatwić im pisanie programu. Dzięki takim bibliotekom programistycznym programista nie musi wszystkiego pisać od zera, tylko korzysta już z pewnych gotowców. Każdy język programowania będzie posiadał różne biblioteki. Są języki programowania, które takich bibliotek nie mają dużo, ale są też takie języki, które biblioteki mają bardzo rozbudowane. Środowisko programistyczne to jest nic innego jak zintegrowane środowisko programistyczne. Jest to program lub zbiór programów, które służą do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania. I teraz na czym to polega? Tak naprawdę każdy jeden program można napisać zupełnie od zera, korzystając z notatnika. Tylko jeżeli będziemy korzystać z notatnika, to tak naprawdę potrzebujemy jeszcze wielu innych programów. Na przykład potrzebujemy kompilatora. Jeżeli będziemy pisać program w języku wysokopoziomowym, który jest językiem kompilowanym, to potrzebujemy kompilatora, który nam dokona procesu kompilacji, czyli przetłumaczenia naszego kodu na język maszynowy. Czyli otwieramy notatnik, ale sam notatnik nie wystarczy nam do napisania programu. Będziemy potrzebowali jeszcze kompilatora, który nam właśnie dokona procesu tłumaczenia naszego kodu na kod maszynowy, czyli na kod zrozumiały dla komputera. Dodatkowo, jeżeli byśmy chcieli skorzystać z bibliotek, to musimy mieć gdzieś jakieś pliki z tymi bibliotekami i będziemy potrzebowali linkiera, który nam podepnie te biblioteki do naszego programu, który napisany jest w notatniku. Środowisko programistyczne ma w sobie wszystkie potrzebne programy, dzięki którym będziemy mogli stworzyć taki program, nawet najprostszy, czyli ma linkier, czyli coś, co nam podpina biblioteki, ma notatnik, ma zbiór wszystkich bibliotek i ma kompilator w sobie. To tak najprostsze środowisko programistyczne w ten sposób będzie funkcjonowało i tak będzie wyglądało. Oczywiście środowiska programistyczne są bardzo różne, one są mniej bądź bardziej rozbudowane. Im bardziej rozbudowane środowisko programistyczne, tym więcej funkcji posiada. Część środowisk można pobrać za darmo i legalnie z internetu. Część z nich jest płatna, a koszt niektórych z nich jest niestety bardzo wysoki. Tak naprawdę środowiska programistyczne, których koszt jest bardzo wysoki, to są środowiska programistyczne służące do profesjonalnych programów komputerowych, używanych przez profesjonalistów. Tak naprawdę, żeby zacząć uczyć się programowania w danym języku, to spokojnie wystarczą te środowiska
darmowe. Tutaj mamy przykłady środowisk programistycznych. Microsoft Visual Studio, DevC++, CodeBlocks, NetBeans, Qt Creator, VX Dev C++, Borland C++. Tak naprawdę wymienione tu środowiska programistyczne odnoszą się głównie do programowania w języku C++. Wyjątkiem jest Visual Studio, Microsoft Visual Studio, w którym można pisać programy w wielu innych językach, m.in. w języku C#. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są środowiska programistyczne dla innych języków, to w internecie można znaleźć na ten temat wiele informacji. Wystarczy, jeśli wpiszesz w przeglądarkę środowiska programistyczne, a potem nazwę języka, w którym chcesz programować. Z całą pewnością w wynikach wyszukiwania znajdziesz coś dla siebie. W internecie dostępnych jest wiele kursów programowania, darmowych i płatnych. Koszty takich kursów bywają różne, ale w dużej części z nich są omawiane właśnie konkretne środowiska programistyczne. Omówienie to jest mniej lub bardziej szczegółowe, ale jednak warto jest korzystać z wiedzy innych osób. Musisz pamiętać, że w nauce programowania ważne jest opanowanie wybranego środowiska programistycznego, ale nie jest to najważniejsza umiejętność. Środowisko programistyczne stanowi bowiem jedynie, albo aż, narzędzie pomocnicze w tworzeniu programów komputerowych. Dlatego uważam, że na początku nauki programowania bardziej należy skoncentrować się na samym programowaniu niż na nauce obsługi środowiska programistycznego, które na początku należy poznać w podstawowym zakresie, czyli w takim, który umożliwi pisanie i uruchomienie podstawowych programów komputerowych w danym języku programowania. Nie musisz zatem przejmować się, że nie masz wzorowo opanowanego danego środowiska. Z czasem przyjdzie to samo. Im więcej programów napiszesz w danym środowisku, tym bardziej będziesz go poznawał. Niektórych jego funkcji być może nie poznasz w ogóle. Warto też, abyś nie próbował poznać wszystkich środowisk naraz. Wybierz sobie jedno środowisko, góra dwa, i skoncentruj się na nauce składnik danego języka programowania. A gdy opanujesz już język na dobrym poziomie, poeksperymentuj z różnymi środowiskami programistycznymi. Jeżeli masz do mnie jakieś pytania, możesz zostawiać te pytania w komentarzu, możesz skorzystać również z maila, który pojawił się na początku tego filmu. Na ten moment bardzo dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym filmie.